Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy. Moi drodzy, wydarzyła się rzecz dosyć nietypowa. Już wam pokażę co, bo sobie grałem, myślałem, że będzie jeden odcinek nagrany na dzisiaj. No i tak wam pokażę. A jest to scenariusz Bitwa o Stedwick, nie? No, ja sobie go grałem. I jak wyciąłem tę kamerę, nie? I zawsze sobie na początek i zaczynałem odcinki z tą kamerą. I... No, więc zapomniałem ją przyłączyć i mam 27 minut miałem gameplayu nagranego z taką kamerą i tyle, więc no, to wszystko idzie do kosza, więc to wszystko, co tutaj widzicie na mapie, co osiągnąłem, idzie do kosza i gramy od zera. Wczesne raporty szpiegów wskazują na to, że wojska z Nionu i Ofolu umocniły swoją pozycję w Dolinie Stedwick. Jako, że wszystkie przejścia na lądzie są zablokowane, posiłki muszą być dostarczane poprzez podziemne tunele. Aby wejść do doliny, będziesz musiał odnaleźć przejście, którego używają wrogowie lub znaleźć drogę wśród gór. Czas na dobre wiadomości, mamy poparcie brakady. A, jedną rzecz chciałem wam tylko jeszcze pokazać, poczekajcie. O, to jest tu. Bitwa o Stedwick, o. To jest kampania Oswobodzenie, nie wiem czy ją wam pokazywałem, więc może z tej strony zacznę restart. O, w tę stronę. Umocniliśmy nasze pozycje w Rafie, ale kraj jest niemal doszczętnie zrujnowany. Zacznijmy od oswobodzenia stolicy, nie zatrzymamy się, dopóki ostatnie miejsca nie opuści naszych granic. I to jest filmik. Raporty wywiadu informują, iż oddziały wroga zabarykadowały się w Stedwick. Wszystkie drogi do stolicy są zablokowane, a posiłki dla wroga docierają podziemnymi tunelami. Armie operujące dotąd na zachodzie spotkają się z nami na polu bitwy. To wszystko, co mam do powiedzenia. Nie spoczniemy, dopóki stolica królestwa nie znajdzie się w naszych rękach. Taka jest ta misja. Gramy z archaniołami, to jest najlepszy, że tak powiem, start. Możemy grać jeszcze z tytanem i tak dalej. Więc tak, zrestartujemy sobie jeszcze raz. Aby wejść do doliny, będziesz również musiał odnaleźć przejście, którego używają wrogowie lub znaleźć drogę wśród gór. Czasem dobre wiadomości, mamy poparcie brakady. Jeśli tylko uda nam się tam dotrzeć, otrzymałem pomoc od Avli. Nie ustąpimy, dopóki Stedwick nie zostanie wyzwolone. Otóż to, startujemy z archaniołami i to nam w zupełności starcza. Co nas interesuje? Interesuje nas zrobienie szybko aniołów, bo... Pamiętacie ten motyw, co jak zdobywaliśmy, że był ten portal chwały? Mamy go tu i to nam zwiększy produkcję aniołów, więc chcę od pierwszego tygodnia mieć anioły. Bohaterowie niestety w ogóle nie są wylewelowani, no więc trzeba z tym żyć jakoś. Weźmy wojsko, jakkolwiek to nie zabrzmi. Będę wolniejszy, ale to wojsko nam się przyda, zobaczycie. Więc zrobimy tak i anioły podzielimy na dwa i w tym sposobem mamy sensowną armię. Może inaczej, może zróbmy sobie w ten sposób. O, tak. Dobra, i teraz w którą stronę lecimy? Mamy bardzo silną armię, więc zależy nam na raszowaniu wroga. Zależy nam na jak najszybszym zraszowaniu wroga. Będziemy potrzebowali łącznie dwóch bohaterów, którzy będą potrzebowali tutaj zbierać surowce, więc nie zwlekamy, tylko to robimy. Zacznijmy od ciebie. Zostaw mu tylko was. Dobra, i będę potrzebował, żebyście zbierali surowce. Jak najszybciej, jak najwięcej surowców. Będą one nam potrzebne. I możesz być na przykład ty styg. Zrób sobie jednego gremlina, będziesz trochę szybszy. Zrób radę miasta. I to wszystko, co będziesz robił. Resztę zbierasz surowce. Cholernie nam na tym zależy, więc tu kończymy turę. Drzewce, super. Już teksy są. Super. Jest kopalnia rtęci. Nie wiem, czy pamiętacie tę mapę, no graliśmy ją... O, rtęć. Rtęć mi nie jest niezbędna. Ja potrzebuję pierdolniczki, bo wszystkich innych surowców będę miał. Zobaczycie zaraz dlaczego, bo... Teraz zrobimy to. Ale to wymaga dwa każdego surowca. A to wymaga 10 pierdolniczków, więc potrzebuję bardzo pilnie znaleźć gdzieś pierdolniczki i siano. Siana potrzebuje prawie 20 koła, więc ten tydzień jest, że tak powiem, pod charakterem znalezienia dużej ilości hajsu. Więc tu na razie nic nie budujemy, to tylko przynosi nam pieniądze. I tak nie zdążymy rozbudować tego wystarczająco szybko, żeby to miało sens. Pięknie, Christian. Ostatnio miałem gorsze skillsy. Więc mówię, no niestety będę grał tak, jakbym no, wiedział jak grać, bo wiem jak grać tę mapę, skoro już raz grałem. Dlatego przepraszam was z góry, że tak to będzie wyglądało. Najwyżej będziemy musieli się posiłkować tym. Targowiskiem, to też może być rozwiązanie jakieś, nie? My kierujemy się, nie wiem czy pamiętacie, od tej strony, za tym jeziorkiem, znajdował się zamek, więc go chcemy zdobyć. Jeszcze z drugich informacji dotyczącej mapy, to pozostaje kwestia, że wróg tutaj, jakby dojście do tego tam, gdzie było Stedwick, gdzie wtedy siedział Kendall, jest zamknięte, nie? Więc naszym celem jest, że tak powiem, naszym celem jest tam teraz dolecieć. Znaczy, powiem tak, no ja nie sądzę, żeby te ogry były w stanie nam zrobić wielką krzywdę.
właśnie dlatego, bo ogry uwielbiają rzucać swoje ulubione czary, więc ile masz życia? 2, to akurat się kusznik zdejmie. Jeden problem mniej. Dobra, idealnie. Dowodzenie, super. A my się kierujemy tu, w stronę tego miasteczka. Nie pamiętam, gdzie one było, tu czy tu bardziej. Szukajmy pierdolniczków. Dobra, tu masz kamień. Nie jest, nie, to jest przydatne nam. Ty pojedziesz... O, w młynach czasami są pierdolniczki, więc jakby się udało je znaleźć, to było super. Zróbmy tak. Wieża gryfów nas nie zabije finansowo, a może nam pomoże. No, fajna jednostka, ale... Ale nie. Krystianem atakujemy, bo ekspy. I tu powinien być gdzieś ten zamek, jak pamiętam. Dobra, teraz od ciebie zacznijmy. Niedobrze. Niedobrze, źle się dzieje. Ty pojedziesz jeszcze tam, styg. Bo tu są pieniądze. Ty pojedziesz tu, może będą leżały pierdolniczki obok. Są, zajebiście. Jutro powinniśmy je mieć, jest piąty dzień, to Cytadela. Teraz na pieniądze trzeba uważać tylko. Gdzie jest ten cholerny zamek? O, ciebie potrzebowałem. Zamek jest mój, Aleksandretta, drugi poziom Magild. I mamy ulepszenie tutaj do naszego wojska. Chętnie bym to zrobił, ale trochę mi zależy na wybudowaniu jednak w tym tygodniu. 1500, ja mam przychodu teraz 3. Więc no na zamek sobie pozwolić nie mogę niestety. Choć bardzo bym chciał zamek, 5000. Musiałbym naruchać 7k w następną turę, co jest praktycznie niemożliwe. Więc... Targowisko, no i tyle. Ale będzie budynek do aniołów i to jest najważniejsze. Skończmy turę. Dobra. Teraz decydujemy, jak to robimy. Czy są gdzieś pieniądze? Dobra. Dawaj tam. Ja to za skauta wypuszczę. No niestety to... A, ja się zesrałem. Ja potrzebowałem więcej pieniędzy. Myślałem, że mam więcej czasu. No dobra, to i tak się muszę sprzedać i tak. To nie ulega wątpliwości. Tego mam kopalnię, więc... Mogę troszkę więcej, ale nie za dużo. Czekajcie. Żebym się nie zepsuł na czymś. 10, 10, 10 potrzebuję. O, dobra. Zajebiście. I teraz mamy przyrost plus 2. Więc to było zajebiście ważne. Kopalnia pierdolniczków jest. Super. No tu powinien być wróg, zaraz tu skauta wypuścimy, więc się nie ma co martwić. Pamiętacie, tu było inferno, tu był zamek i tu w podziemiach znajdował się ten... znajdował się lochy. Jak startup. Ci, którzy przeżyli obrężenie Stedu i twierdzą, że po śmierci króla Gryfonharta rządy w Arafii przypadły Morganowi Kendallowi, generałowi sił arafiańskich. Świadkowie twierdzą, że generał Kendall został schwytany podczas walki. Krążą pogłoski, że jest przetrzymywany w więzieniu na północnym zachodzie, czyli tu. Dobrym pomysłem byłoby uwolnienie tego błyskotliwego przywódcy. Okej, okay. Tytan plus 5. O, atak. Na dobrego generała nam wyrasta ten Christian. Miło z jego strony. 5 kafli. Wybornie. No, tak to potrzebało zrobić i tak, więc nie ma co zwlekać. Stanowczo nie ma co zwlekać. Te zamki na razie dostarczają pieniądze. Tu zrobimy zaraz bohatera jakiegoś i polecimy z nim. Grupie żywiołaków wody. Zajebiście. Porobione. O, i pamiętacie? To był Border Guard i teraz stoją góry, jakby, że to jest zniszczone to Stedwick, tak? To jakby... Tak to chyba fabularnie nam oddaje gra. Ratusz chciałem zrobić. A tu? No zrób tak. No i to może to zrób od razu. Jutro zaczniemy się, że tak powiem, bomblować bardziej. Chociaż, kurde, było poczekać. Mogłem zebrać gdzieś pieniądze na mapie jeszcze. O, faktycznie. Okej, okay, to jest jakaś misja. A, wiem co za misja. To jest misja na artefakt, który posiada Kendall. Tak, więc... Tu są pieniądze, więc...
Dobra, w sumie niepotrzebnie zwalniam, bo powinienem tu raszować. Tu są takie małe już garnizony. Pamiętacie, to były takie okołowe garnizony, więc... Statuetka szczęścia i właśnie statuetkę szczęścia posiada Kendall. To jest ważne, bo w tym scenariuszu jest tak, że... ten artefakt będzie krążył, to znaczy, jeżeli weźmiemy go, tą statuetkę szczęścia oddamy, to... będziemy mieli artefakt, który, że tak powiem, będzie z nami pomiędzy misjami chodził, nie? No oczywiście możemy go tam stopniowo wymieniać przez grę i tak dalej. Solmer jest ok. Ja zawinę tutaj Christianem, ulepszę armię, wezmę wojsko i lecimy od razu w tamtą stronę, więc Christian, chodź tu. Was nie mogę ulepszyć, za to mogę ulepszyć was. Mogę wziąć was więcej, bo to zawsze jest jakiś tam mały, bo mały, ale firepower. Plus przede wszystkim nasza dolna prędkość to jest teraz 5, nie? Co samo w sobie już jest niezłym wynikiem. Jedź tu. Styg, lecisz tu. Tu były... Ha, patrzcie. Ganiałem za pierdolniczkami. Wystarczyło pójść dobrą stronę raz, nie? Dobra, tu jest... O, i są pieniądze, super. Pieniądze zawsze są mile widziane. Na kapitol poczekamy w takim razie. Oddaj turę. Ty olej już zbieranie. Ciśniesz w stronę tego Inferno. Pamiętacie? Tutaj było Inferno, nie? Na tym takim terenie wściekłym. Może z tej strony to zebrać. No to słuchajcie, ja wygląda na to, że mamy to wyczyszczone, to ja leciałbym po... nie zwlekałbym, tylko leciałbym od razu po Inferno, po surowce i robił kapitol. Dobra, kręcą się tam wrogowie. Gehenna jest moja. Ile mamy ruchu? Nie mamy ruchu, więc ja bym zrobił coś takiego. Teraz ty polecisz tu, a ty... no ty to leci tu w takim razie. 10 kafli, kapitol. Moglibyśmy zrobić jeszcze od razu budynek do nich, ale to spokojnie. Jeszcze będzie na to czas. Mówię, przede wszystkim skupiamy się na... O, jest wróg. Tyryś. Super. Manę zregenerowaną, czary mamy. Jak jest ze slowem? Podstawowo jesteśmy na razie. Absolutnie akceptowalnie. 5 halabardników to nie jest strata. Nazywajmy rzeczy po imieniu, tak? Goń. Dwa rachanioły dają kupę przewagi, nie? W kampaniach niestety musimy brać mądrość, bo ta mądrość jest tutaj dużo rzadsza. Więc jesteśmy poniekąd zmuszeni do brania tej mądrości. Czy tego trochę chcemy, czy nie? Więc to stanowczo nie wychodzi najlepiej. Na stajnia już nam nic nie da. No dobra, skupmy się na tym, żeby zrobić większe pieniądze. A, tu ratusza nie mogę. A, dobra, to nie było tematu. A, zagapiłem się. Rób Gryfi Bastion, nie zaszkodzi nam. I ty zaczekasz, tak. Tydzień żółwia. Zabili mi żółwia, dobra. Go, go, go. Lecimy w stronę tamtych zamków jego. Odbierz. Generalnie, gdybyś Teodorus wziął już anioły, to byś był w stanie bardzo dużo już zrobić. Przypominacie teraz, jaka ta mapa była uboga? Teraz to po prostu widać gołym okiem, nie? Nie wiem, czy myślicie o tym samym, co ja. Teraz tak, to wiem. No, tu stoją smoki, jest ich niewiele. O, tyryś. O. Ale one się później zbomblują. Będzie to taka cięższa bitwa dosyć. Nie wiem, czy myślicie o tym, co ja. A, jest silniejszy ode mnie cały czas. Ale nie mamy jeszcze żadnych super jednostek, więc... możesz sobie jeszcze być silniejszy ode mnie. Co ja ci powiem. Zabronię mu tego. Szkoła magii, Hogwarcik jest. A Mythos. Mythos może mieć Magguild. Więc o, a ty możesz mieć, że tak powiem, wyższy poziom? Nie, ty już masz ratusz. Oczywiście. W tym powinienem był to zrobić ten budyneczek jeszcze jeden, nie? O, od razu masz. Clackstone. Whitestone. Całego jednego anioła mogę zrobić. Ale generalnie, czy dwa archanioły nie robią rozpierdolu takiego dosyć potężnego? Według mnie robią. I jakby się tak zastanowić, że dwa archanioły są w stanie zrobić duży rozpierdol, to oznacza, że są w stanie mi szczyścić tu większość kopalń, których w tym momencie nie mogę sobie szczyścić. Tak, o. Więc warto. Warto, absolutnie warto. Dobra. Nie mamy hajsu.
Go. A i taktyka. No też fajnie, fajnie. A dobra, okej, tutaj widzę ten sam case, czyli że nie możemy zrobić ratusza. Nie, gnolców nie potrzebujemy. Opa. No, więc tak. Przepraszam, że dzisiaj tak mówię, gram ten scenariusz trochę z automatu, ale no jak sami się domyślacie, no jakby grałem już to, nie? Ja już to przechodziłem, więc to boli. ale mówię, jest okej. Okay. Znaczy, tak poniekąd to się nawet trochę cieszę, bo zauważyłem, że tak, po pierwsze zrobiłem bardzo zły dźwięk w poprzednich odcinkach. Mam nadzieję, że w tym wam już bardziej odpowiada, bo zrobiłem po prostu dużo ciszej teraz. Na całości, więc tak trochę poleciałem bardziej całościowo, jeżeli o to chodzi. Tam też był ten, no, tam już, no, jak wiecie, no, im dłużej gramy jeden scenariusz, jakby na jednej sesji nagrywkowej jestem dłużej, no, bardziej to takie, powiedzmy, monotonne staje, tak? A jeżeli mam ten taki możliwość nagrania się dwa razy w tygodniu, no to wiadomo, że to wychodzi fajnie. A, skilli za dużo mam. Znaczy, one są super, są przydatne, są fajne, zobaczcie, mam bardzo ładny skillset. No, z łączeniem może artylerii, ale, ale, no, idzie to źle przez to, no. Hajs weź, przepraszam. Piąty dzień. Co tu są? Tu jakieś żywiołaki, kopalnia, super. To będziemy zaraz wszystko mieli. Bazyluszki stoją. A, brzydkie bazyliszki. No parę walk, jest piąty dzień, to akuracik. Nie ma co czekać. Pym. Poza siarką mamy wszystkie kopalnie. No to pytanie, co ja chcę rozbudowywać teraz. Stadala, ja nie widzę jakiegoś większego sensu, przepraszam, robić tam budowli, bo... No bo nie widzę. Koszary widzę sens tutaj. Jakby tu mi się zbierają te jednostki, to niewątpliwie. Tutaj nie widzę sensu, więc i tutaj no niespecjalnie widzę sens. Dobra, to pozbierają zbieracze w takim razie już. Krystianem skupmy się na czyszczeniu. W sensie powinienem to chainować, odciążyć i tak dalej, to by najlepiej mi wychodziło, bo... Tym sposobem jestem strasznie taki rozpieprzony. To tu, to tam. To powinni zbieracze w gruncie rzeczy wszystko wykonywać te czynności. Więc no to pełna zgoda akurat, że jest to nieefektywny sposób. Znaczy, bywają efektywniejsze na pewno sposoby. To tu ulepszajmy wojo. Ja myślę, że zaraz... Kto tu jest z tych bohaterów? Teodorus. Damy mu armii więcej i on poleci w tamtą stronę eksplorować, bo to nie ma co czekać. Grupa smoczych ważek, goń, tak. Okay. Weź, to nie jest mi potrzebne, ale chcę to wziąć z tej przyczyny, że Anusz Widelec jest do jakiejś misji potrzebny, żeby lipy nie było zaraz jakiejś. Tak, o, za szybko. Siódmy dzień, ja bym poleciał po armię nim i... Ty poleć tędy, zbierzesz kopalnię siarki, jej mi brakło. Ty zaczekasz już tutaj, odblokujemy te dwie kopalnie. No i fajnie byłoby podwieźć Krystianowi więcej armii i wtedy te smoki spróbować pogonić. Bo inaczej, dostać się musimy pod ziemiami tutaj, do Stedwick. Tak wygląda mapa jakby. Nie musimy się śpieszyć z tym jakoś specjalnie, bo nie mamy limitu na tej mapie, więc to akurat spoko. Mogę wam w tym czasie coś poopowiadać, jak tam u mnie. Kręciliśmy się ostatnio trochę, bo musieliśmy z żoną podjechać tam rezonans magnetyczny i tak dalej. Zabawna sprawa, moja żona ma teraz aparat na zęby, nie? I ma też takie jak płytkę podniebienną. Jesteśmy, kurde, słuchajcie, dzień przed tym rezonansem. Mówię tu Bogu dziękować, że mamy znajomą dentystkę mamy. Ale jesteśmy dzień przed tym rezonansem i tak żona mówi: ty, kurde, ja nie muszę podjechać do dentysty, żeby zdjąć tą płytkę, nie? Ja mówię, no kochanie, to całkiem mądre nawet, nie? Gdyby tak się zastanowić. Dwie grupy po cztery, myślę, że nam w zupełności starczą. No faktycznie, jak się chce zrobić rezonans, to przydałoby się na przykład mieć... nie mieć na zębach płytki, która ci może zacząć latać gdzieś tam w środku. Bo to by było, no, niezbyt pewnie fajne, nie? Gdyby tak pomyśleć. No, więc taka historia. Musieliśmy jechać do Otwocka, do szpitala, więc... ogarnąć sobie, tam jest rezonans, więc tak, trochę kręcenia było, zobaczymy co tam, jak tam będzie to wyglądać, a poza tym co, ostatnio mam jakieś takie eksploatacyjne naprawy w samochodzie mam, więc dochodzą mi wszelakie, teraz mam akurat wymianę eksploatacyjną, mam wszystkich tych filtrów, nie, teraz mam oleju, paliwa i olej, paliwo i co jeszcze jest, ten trzeci filtr, powietrza? Olej, paliwo, powietrze, tak? Bo jest kabinowy jeszcze, to nie tutaj akurat. Więc mam wymiany wszystkich teraz filtrów, bla, 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 tam pierdy. Bo w przyszłym tygodniu, to nie wiem, czy widzieliście, jeszcze nie udostępniałem fanpage'u, ale w niedzielę, to jest dzień po FMMA, jestem z Mandziem, o, no, taki reunion mały, jeżeli chodzi o eventy.
jesteśmy w Pile. Na takim evencie zaprosili nas, to jeszcze jakiś czas temu zaprosili, na piąte urodziny galerii Vivo, tak? Tak jak Mandzio Manik w Minecrafcie. Piąte urodziny tamtej galerii są, więc jedziemy. Będziemy tam 4 godziny łącznie w sumie, więc jak ktoś jest z okolic Piły, to zapraszam spotkać się, zderzyć. Pewnie będzie miło. Więc tak, to z takich milszych rzeczy mogę powiedzieć na pewno. A z milszych no to taki, że no jednak dopiłem 4,5 godziny jazdy. Po trasie, ale faktycznie tej jazdy trochę będzie, przynajmniej z Mandziem popierdolimy dużo. Więc to na pewno jest miła rzecz. Powinniśmy wojsko wziąć już jemu zawieść, żeby rozjebał ten temat. No to tak się ciągnie ten temat. No co tam, jak tam? Dziękuję. Ciągnie się ta armia jego. Musimy ich rozjebać i tyle. A weź ekspo. O, mistrza to aku elegancko. Ty pogoń tych entów. Tam poziomy zaczął zbierać jakieś kumplu. Balistyka. A, to zrób. No, 4 kafle. Ktoś powie mało, ktoś powie dużo, no. Ty, Styk, weź jedź tu. Albo Solmyr to zrobi. No, będziesz lepiej. Dobra, dawaj Solmyr tu. Przywierzysz armię Krystianowi i Krystian musi sforsować te też. Znaczy, zastanawiam się, czy ja chcę to forsować tak szybko, czy może sobie wyczyszczę mapy naokoło. Jeszcze nie wiem. W sumie mógłbym forsować na szybko, bo to... Wróg się niby bombluje, powinienem to szybciej robić, ale strasznie mi się przyjemnie gra dzisiaj. Tak wam powiem. Jakoś nie chce mi się gnać tego szybko. Przydałby mi się czary, ten portal by mi dużo dał. Jak graliśmy ostatnio tę mapę, to ten portal mieliśmy, nie? I było przyjemnie i fajnie. Dobra, dawaj tu. Elegancko. To mamy porobione. A tak to co, no? Robota. Wszystko jakoś tam sobie leci, no. Powoli, bo powoli, a jakoś leci. Ej, kurde, sporo woja mamy. Dobra, weź się pozbądź tego już śmietnika. No. Dajmy jemu to. Chyba, że on z samymi archaniołami polata ten z całą resztą. Zastanawiam się, czy może tak zrobić. A tu mam wszystko poulepszone, co mogę mieć? Zrobię też. To jest Styg. Styg, nie masz nic przyzwoitego, ale możesz być tu i stać się przyzwoita. Jeżeli pojedziesz i przywierzysz mi stan wojsko, bo Solmyr pojedzie z armią gdzieś tam. Krystian w tym czasie... od czasu do czasu bitu i basu. To mi tu spasuj, nie paskarta. Myślę, że gra ta jest świeczki warta. To był dobry kawałek. Paktofoniki. Czasem wybucha mnie jak petarda, nie jak Titanic, to nie my na laurach. Dobra. Więc tu idzie sprawnie, tu idzie fajnie. Słuchajcie, 23 minutki. No to co? Skończmy sobie na dzisiaj, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Widzimy się jutro, w sobotę. A dzisiaj was zapraszam jeszcze, bo był odcinek na kanale kolega Ignacy. Link jest na pewno w komentarzu, ja zawsze wrzucam. Więc co? Ja bym Ignacy, byście wy, a to były Heroesy 3. Cześć!